Cześć, witajcie w nowym filmie. Podczas wizyty na basenie wszyscy skakaliśmy do wody z deski. A może uprawiacie jakiś sport, który wymaga od was użycia siły skoku? Są jednak na świecie ludzie, którzy posuwają się o wiele dalej. W dzisiejszym filmie pokażemy wam 10 najbardziej odważnych skoków w historii. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Danny Way to deskorolkarz, który znany jest głównie ze swoich wysokich skoków, dzięki którym osiągnął również kilka rekordów świata. Jednak w 2005 roku wpadł na pomysł, aby wykonać swój największy skok w historii. Dokonał tego na mierzącym 21 tysięcy kilometrów wielkim murze chińskim w północnych Chinach. Niestety pierwsza próba nie poszła dobrze i podobno złamał kostkę. Mimo to postanowił kontynuować i przy drugiej próbie udało mu się przedostać na drugą stronę. Za ten skok został nagrodzony rekordem świata w największej prędkości na deskorolce i najwyższym skoku z rampy. Publiczność nie mogła uwierzyć, że właśnie wykonał skok na odległość 18,5 metra nad wielkim murem chińskim. Po tym wydarzeniu Danny zdecydował się na kolejny skok, tym razem wykonując w powietrzu obrót o 360 stopni. Numer 9. Czy kiedykolwiek słyszeliście o freerunningu? Jest to sport, w którym biegacz przeskakuje przez ściany i inne przeszkody, a nawet skacze z budynku na budynek. Brytyjska grupa chłopaków z kanału YouTube Storror specjalizuje się we freerunningu i postanowili to zrobić we wrześniu 2019 roku w Renie, jednej z najdłuższych rzek w Europie. W rzeczywistości jest ona drugą po Dunaju rzeką, jeśli chodzi o długość. Miejsce, które wybrali, znajdowało się w pobliżu klatki schodowej w mieście Bazylea w Szwajcarii. Jeden z nich o imieniu Tobi postanowił wykonać najbardziej odważny skok bezpośrednio do rzeki. Było tam wielu obserwujących go, więc był trochę zdenerwowany, ale jak widać z łatwością udało mu się pokonać odległość między dwoma ścianami, zanim wylądował w rzece. Nikt nie mógł uwierzyć w to, co właśnie zrobił. Nawet niektórzy z chłopaków z jego zespołu nie spodziewali się, że odważy się wykonać tak odważny skok. Numer 8. Czy kiedykolwiek słyszeliście o słynnym szklanym moście w Zhangjiajie w chińskiej prowincji Hunan? Most, który nawiasem mówiąc jest najdłuższym i najwyższym szklanym mostem na świecie, został otwarty w 2016 roku i jest atrakcją turystyczną. Oprócz spaceru, który można odbyć po moście, oferuje on również inną aktywność – skok na bungee. Dla tych, którzy podjęli tego wyzwania, było to dość ekscytujące, ponieważ wykonali skok z wysokości 260 metrów. Nie ma więc wątpliwości, że skoki z tego mostu dostarczą ci ogromnego zastrzyku adrenaliny. Ale dla niektórych sam skok nie wystarczył, ponieważ jeden z nich postanowił wykonać skok na rowerze. Numer 7. Poznajcie Jamiego Pierera, narciarza z Minnesoty w USA, który również ma na swoim koncie rekord świata. Stał się sławny po skokach na nartach z wysokich klifów. Zaczęło się od wysokości 15 metrów, potem 30, aż w końcu zastanawiał się, jak daleko może się posunąć. Wyjechał do Grand Targhee w Wyoming, gdzie znajduje się klif o wysokości 78 metrów. Kiedy widzicie to urwisko, pomyślelibyście, że nikt nie odważy się z niego zeskoczyć, ale Jamie nie bał się i wykonał skok. Wyglądało jednak na to, że tego nie ćwiczył, ponieważ skoczył z klifu na nartach i wylądował do góry nogami na śniegu. Wtedy nic mu się nie stało, ale w 2011 roku niestety skończył w lawinie. Numer 6. Innym sportem ekstremalnym, o którym być może słyszeliście, jest base jumping. To skoki, które wykonuje się w specjalnych kombinezonach zwanymi wingsuitem. W styczniu 2017 roku 29-letni Yadang zainteresował się skokiem z najwyższego mostu wiszącego na świecie. Most Beipan River Guangxing Highway znajduje się w chińskiej prowincji Yunnan i ma niewiarygodną wysokość 366 metrów. Aby skoczyć z tego mostu, na pewno nie można być tchórzem. Tuż przed skokiem mężczyzna wykonał krótką modlitwę. Następnie skoczył w dół i udało mu się bezpiecznie wylądować. Numer 5. 27-letni Lazaro Schaller, lepiej znany jako Lasso, potrzebował kilku miesięcy, aby zaplanować swój nerwowy skok do wody przy wodospadzie Cascata del Salto. Wodospad ten znajduje się w spokojnym miasteczku Giumaglio w Szwajcarii. Zarówno Lasso, jak i liczni widzowie byli podekscytowani i jednocześnie niespokojni w oczekiwaniu na skok. Spadek wyniósł 58,8 metra, co można porównać do wysokości wieży w Pizie. Przed wylądowaniem w wodzie osiągnął prędkość 123 km na godzinę. Niestety podczas lądowania uszkodził nogę i biodro, ale prawdopodobnie wszystko było tego warte, ponieważ ustanowił rekord dla najwyższego skoku do wody i najwyższego skoku z klifu. Numer 4.
każdy wie, że Burj Khalifa jest najwyższym budynkiem na świecie. Ma wysokość 828 metrów i 163 piętra. Więc jeśli chcesz wykonać odważny skok, to jest to idealne miejsce. Nic dziwnego, że wielu śmiałków postawiło sobie za cel Burj Khalifa. Dwóch z nich to skoczkowie Matt Munting i Nicolas Chalabrino. We współpracy z PlayStation ci dwaj zawodnicy z X-Dubai spięli się na budynek. Co czyni ich próbę jeszcze bardziej interesującą, to fakt, że zdecydowali się wykonać ten wyczyn w nocy, kiedy miasto jest jaśniejsze i bardziej tętni życiem. Jakby robili to na co dzień, skoczyli i lecieli po nocnym niebie niczym superbohaterowie. Jednak przygotowanie do skoku zajęłoby im kilka lat. Czy odważylibyście się skoczyć z Burj Khalifa? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 3. Darren Taylor, aka Profesor Splash, nie jest zwykłym śmiałkiem. Chociaż niektórzy ludzie idą na najwyższe lub najgłębsze skoki, Darren stał się znany z ustanowienia kilku rekordów w płytkim nurkowaniu. W rzeczywistości skacze z deski do nurkowania i kończy w basenie dla dzieci. Można by pomyśleć, że to może boleć, ale nie nazywa się go Profesor Splash bez powodu. Osiągnął nie mniej niż 12 rekordów Guinnessa. Skoczył z wysokości 10,3 metra do basenu z wodą głębokości zaledwie 30 cm. Następnie pobił swój własny rekord, nurkując z wysokości 11 metrów i 56 cm. Brał również udział w kilku programach typu Talent Show, w tym America's Got Talent. Darren pojawił się również w filmie Stan Lee Superhumans. Numer 2. Luke Aikins jest amerykańskim profesjonalnym skoczkiem spadochronowym, pilotem i base jumperem. Ten człowiek po prostu uwielbia być w powietrzu. Zaczął skakać, gdy miał 12 lat i od tego czasu wykonał ponad 18 tysięcy skoków. Ale punkt kulminacyjny jego kariery wydarzył się 30 lipca 2016 roku, kiedy to próbował skoczyć z samolotu bez spadochronu. Z widokiem na kalifornijską Simi Valley i ogromny tłum, skoczył z wysokości 7620 metrów. Luke wykonał swobodne spadanie trwające około 2 minut, z maksymalną prędkością 193 km na godzinę, aż w końcu wylądował w siatce o wymiarach 30 na 30 metrów. Z pewnością musi to być jeden z najbardziej odważnych skoków, jakie można wykonać. Zgadzasz się? Numer 1. Jeśli już zostaliście zaskoczeni przez Luke'a Aikinsa, to musicie usłyszeć o kimś jeszcze bardziej odważnym. Prawdopodobnie najodważniejszym z nich wszystkich. Poznajcie Alana Eustace'a, amerykańskiego informatyka i posiadacza najwyższego skoku ze spadochronem. Rzeczywiście dokonał swobodnego spadania z wysokości 41 419 metrów. Ale już widzę, jak myślisz, że to dość wysoko. Tak, to prawda, w rzeczywistości skakał z kosmosu. W 2014 roku Alan wybrał się w kosmos i wzniósł się wyżej, aby pobić rekord Felixa Baumgartnera. Miał na sobie specjalnie zaprojektowany kombinezon kosmiczny i użył systemu od oddzielenia się od balonu z helem. Podczas swobodnego spadania osiągnął prędkość 1300 km na godzinę, przełamując barierę dźwięku. Powrót na Ziemię zajął Alanowi 15 minut, w ciągu ostatnich 4,5 minuty opadając na spadochronie. Zapytany o swoje przeżycia mówi, że była to szalona przejażdżka, której nigdy nie zapomni. Czy kiedykolwiek z czegoś skakaliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.